Dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajemy w Hexen 2. Jesteśmy w katedrze. Za chwilę wejdziemy do jej podziemi, by dalej kontynuować naszą krucjadę przeciwko Eidolonowi w epilogu. W poprzednim odcinku zmierzyliśmy się z Errorem oraz z złośliwością teleportu. Nie nazwałbym tego czym, nie nazwałbym tego błędem, tego co doświadczyliśmy, niemniej no to była poważna złośliwość. Tak czy siak, moi drodzy, zaczynamy nowy odcinek 24. Moje notatki tutaj podają, więc idziemy. Sro. Straszno. No dobra, idziemy. O, szlak. Nie mówcie mi, że to będą te pieprzone pająki. Chodzimy. Nie. Gorzej, jest golem. Maniuś. Dobra, spróbujmy w ten sposób. Tam jest ich dwóch? Spróbuję ten. Dobra. Ała. Ała, 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 ała. No nie, jeszcze kurde! Okej, okay, dobra. Dość tu dostaniesz z meteora w ryj. Bo zasłużyłeś. Dobra, gdzie nas zaprowadzi teleport? Teleport nas prowadzi. Aha! Teleport nas prowadzi bezpośrednio do katedry z powrotem. Taki powrót, jakbyśmy chcieli kiedykolwiek. Jakkolwiek stąd wrócić. Dobra. Proszę bardzo! Tego nie pamiętałem. Mamy tutaj bardzo, proszę, bardzo ładne zasoby. Bardzo ładne zasoby, jak tu widzę. Gdzie to mnie umiejscawia? Aha, już wiem gdzie. Okej, no tego to ja kurde, powiem wam szczerze, nie spodziewałem się tego. Jestem zaszokowany swoją obrotą spraw. No dobra. Wróćmy się może na szlak, co? Bo to tak trochę głupio. Może ten zakręt pokazywał dobitnie, że silnik Quake'a jest silnikiem, który umie w poziomy. W końcu! Dobra. Tymczasem tutaj. To ono wszystko, co tam było? Aha, tam był ten. Kickbusterski, urna i ten, i kielich. Nie no, spoko, ja jestem za, nawet i może nie przeciw, ale no imponuje mi to, imponuje. Dobra, gdzie się znajdujemy? Tu nie jest jakaś to w ogóle tabliczka informacyjna, cokolwiek. Czy w ogóle tak o, sobie wchodzimy na chmura? A, tu jest informacyjna. Podziemia, no mówiłem, podziemia. Dobrze, no to w takim razie idziemy dalej. Rozpoznajcie tą muzykę? Ci, którzy z was oglądali Heretica na moim kanale, to pewnie już rozpoznają. I za to, że nie oglądali, zachęcam do obejrzenia.
A ta muzyka jest z katedry, z Heretica. To jest oczywiście remix tej muzyki. Dobra, na razie zostawmy to jak jest. Tu będzie ten, to nam każe się bać, tak? Złociutki. Na razie nikogo nie będzie. Wiedziałem, że to będziesz. Czekałeś na mnie. A, przy okazji się nam otworzyło tajne przejście. Dobra. Tu nie radzę wchodzić. O kurde. Dobra. Można zobaczyć. O właśnie, widać już dlaczego, nie? Dobra. Zginąć gościu. Dziękuję. Dobra. Co my tu mamy? Pieśń regeneracyjny? O, jak dobrze, przyda się. Jak nigdy się przyda teraz. Poczekaj, aż się nam zregeneruje trochę zdrowie. Posłuchamy sobie pięknej muzyki z Heretica. Jeszcze pod skrzydła, to nie jest dobry znak. O kurde! Gin! No i tyle było, kurde, z naszego. Dobra, może trochę pomożemy tej regeneracji. Napijmy się z kielicha. Skoro czeka nas przyprawa z impami. Skoro mamy książkę, to może w ten sposób. A proszę, tak też można. Potrzebny nam Tom Maga, który otworzy nam przejście przez te drzwi do siedziby Eidolona. To, o czym mówiłem, to jest nasz główny cel w tej w tym akcie. Te drzwi się otwierają oczywiście od innej strony. Drzwi się otwierają oczywiście od innej strony, czyli to była ślepa uliczka. No dobrze, skoro tak. O, chodźmy tu. Wróćmy się. Człowieku, naprawdę, daj mi przejrzeć sobie statystyki. Dobra. A wiecie co? Ty się bój. Przeskoczyć, jeżeli pójdziemy w tą stronę, tu będą... O właśnie, tu będą masturki. Bardzo fajnie. No i nas gościu strącił, nie? Złota menda. Niechcący użyłem tego wału. I hate evolve puzzles.
nie żebym grał w Duke Nukem Forever, ale podobał mi się ten tekst. Taki piękny pocisk w stronę Gabe'a i jego shitowego... Dobra, nie będę już dalej kontynuował, bo to nie wypada. Trzeba być grzecznym, kulturalnym, miłym, w ogóle zajebistym. Coś tutaj jest? Chyba nie było nic. No dobra. No to hop do dziury. Ja się nie zamierzam z wami patyczkować. Dobra, może najpierw tutaj. Tam otworzyło kraty, które były tam wcześniej. Teraz musimy się stąd wydostać. Ta speedrunnerska ponoć jest taka, że można się tu drapać, używając rocket jumpa. Niemniej ja tego po pierwsze nie potrafię, a po drugie jest to dosyć ryzykowne zagranie, więc no... nie radzę. Szlak, dobra, dobra, chodźcie, chodźcie tutaj, cwaniaczki. Kładą na krzyżaczki. Klej do płytek ceramicznych najlepiej rozrobić z piachem. Dobra, dobra. Wcale nie po to, by było tanie, tylko żeby potem kafelki odpadły. Dobra, nieważne. Idziemy tutaj. Oczywiście. No. Na pierwszej nocy się nam się skończy już. No dobra, to w takim razie... w ten sposób. Chyba nic nie było z tego, co pamiętam, zatem... Zatem książka... Okej, okay, mamy większość... mamy nasze pierwsze... pierwsze drzwi? Pierwsze, no tak, pierwsze drzwi, no, można powiedzieć w ten sposób. Pierwsze drzwi mamy za sobą. Od razu udało nam się zebrać to, co zostawiliśmy tutaj po sobie. Więc wszystko się zgadza. Przypominam trochę Morrowinda, trochę. W kanałach też były podobne rury. Znacznie większe. Niech was cholera, imputurne. No
Dobra, chodźcie, 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 dostaniecie po ryju. Przy okazji ja też dostanę. Czy będzie porówno. Są tu jakieś... Są miksorki. Wychodzimy na... No w sumie na... No teraz, w tym momencie. Mamy wyjście z tego miejsca. To wieży za mrocznego maga. Tak naprawdę to był główny cel naszego tutaj bytowania w tych kanałach. Dostanie się do celi mrocznego maga. Mrocznego maga! A, no tak. Przecież tam przyszedłem. Natomiast jest po drugiej stronie. Po drugiej stronie jest... Po drugiej stronie coś się otworzyło. Jezus. Co? Tego nie kojarzę. Raybar. Cokolwiek to jest. I tu już widzę, że warto było przyjść. A, czyli takich więcej można mieć. No dobrze. Czekajcie, tutaj. Stara indyjska sztuczka. No. No poważnie. Użyłem mistrzyni urny. Brawo. Dobra, trudno. Trzeba się będzie z tym pogodzić. Tutaj chyba jest lepsze wyjście. Tak. O, poważnie? No kurde, nie mogę stąd wyjść, no zajebiście. O wow, poważnie? Dobra. Jakoś mi się udało. No okej, tylko co dalej? Aha. Czyli jednak trzeba było tędy. O Boże, poważnie. Ty! Przynajmniej nie będziesz mnie bił.
dokładnie. No kurde, poważnie, naprawdę? Się nie wydostanę stąd? O, wow. Dobra, trzeba po prostu było sam klawisz nurkowania w górę. Znaczy, no, płynięcia w górę trzymać. Okej, my teraz wróciliśmy do jakiejś sali tortur. Coś niepokojący mi. I scenami. Sprawdzam, bo tu mogą być sekrety, nie? Jak ostatnio. Udało nam się sekret zdobyć. Dobra, pozwalmy to miejsce. Godzące wartości prawa człowieka. No poważnie. Ała, 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 ała. Dobra. Co? Że są po prostu zacięte, zacięły się. No dobrze. Skoro tak, ja się nie będę kłócił. Dotarliśmy do miejsca, z którego... do centralnego miejsca podziemi. Ale to oznacza, że... zrobiliśmy kółeczko. Bo tam było wyjście, nie? Wcześniej jeszcze. Dobrze, dobrze pamiętam? Teraz poczekajcie, 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 bo się pogubiłem trochę w tych podziemiach całych. Aha. Dobra. Chodzimy na górę. Chodzimy na górę. Co w związku z tym? Do tego zbiornika, w którym byliśmy wcześniej, z którym go nie mogłem się dostać. Okej. Tutaj. Tutaj jest chyba wyjście z kanału. Tu jest wejście do tego całego huba. Można to tak nazwać. Nie mam tu na myśli huba w sensie planszy gry, tylko huba w sensie pomieszczenia centralnego. Dobra, jednak chyba trzeba będzie tam wskoczyć, wiecie. I... wyszedłem i co z tego? Tutaj. Hmm.
dobra, tutaj wracam się. W tą stronę? A nie, to nie miało sensu. No żadnego to nie ma sensu. No właśnie. Hej. Co się dzieje do cholery? Chyba, że tędy. Ja coś tutaj pomijam. Ewidentnie coś tutaj pomijam, wiecie? Ale bo i nie pomijam. Dobra, już chyba wiem co. Co się dzieje? Tak. Dobra. Bez mapy to się tutaj można zamotać, naprawdę, wiecie? Okej. Drzwi się otworzyły w... na drugim piętrze. Do wieży czarnego maga. Ale wieży czarnego maga zwiedzimy się w następnym odcinku, moi drodzy, 25. Na razie Muse Vandalf. Ja bym Muse Vandalf, to było Hexenwald. Do następnego odcinka. Na razie, cześć.